Zakochałem się w Oksfordzie, zanim zobaczyłem Oksford, kiedy po raz pierwszy usłyszałem słowo Oksford. To jest miasto śpiących wieżyczek. To jest niesamowity widok i to sprawia od razu kolosalne wrażenie, ale no, najważniejsze rzeczy to są oczywiście ludzie. Zbigniew Andrzej Pełczyński. Dla przyjaciół ZAP. Jeden z najwybitniejszych profesorów na Uniwersytecie Oksfordzkim i założyciel Szkoły Liderów. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Angielskiego nauczył się w niemieckiej niewoli. Po wojnie wyjechał na studia do Wielkiej Brytanii. Kiedy przybył pan na studia do Oksfordu, słyszałam, że zobaczył pan kartkę z tytułem jednego z wykładów. Tak. 8 premierów z Christchurch. Tak. Christchurch to jest jeden z koledżów. Tak, bardzo prestiżowy koledż. Dokładnie. I podobno pan zapytał kolegę, czy to w ogóle jest prawda, tak? Tak, ja mówię, czy to naprawdę, nie chciałbym się wierzyć. Mówię, a to tylko ci najbardziej znani, bo właściwie było 2 razy tyle tam. Ilu polityków pan wykształcił? Więc ja policzyłem kiedyś 90 paru. Z tym, że to byli ministrowie, wiceministrowie, jeden premier, jeden prezydent Stanów Zjednoczonych, jeden senator amerykański i tak dalej. Z ilu krajów w sumie? Było z 35 krajów, zdaje się. Jak się wykłada w takim miejscu jak Oxford, to ma się z tyłu głowy gdzieś taką myśl, że być może rozmawia się z przyszłym premierem czy prezydentem? No, przyznam się, że miałem tą intuicję właśnie, kiedy miałem zajęcia z Clintonem. Jakim studentem był Bill Clinton? Clinton był niesłychanie bystry, natomiast zdawałem sobie sprawę, że na pewno nie będzie profesorem. Dlatego, że jego eseje były takie nie bardzo dobre, nie bardzo staranne. Pamiętam, że kiedy przyjechał dostać doktorat honorowy w Oksfordzie, no i tak dla zabawy dyrektor odczytał krótki mój raport na temat Clintona. Pan Clinton jest bardzo zdolnym, młodym człowiekiem. Na pewno ma żyłkę do polityki, ale niestety ma pewne trudności z wypowiadaniem się na piśmie w formie tych esejów. To jest kolosalny ryk śmiechu, prawda, z tych 100 studentów, a Bill Clinton mówi, mogę zapewnić profesora Pełczyńskiego, że od tego czasu mój pisany angielski bardzo się poprawił. Gdyby Hillary Clinton wygrała teraz wybory prezydenckie, to miałby pan 2 prezydentów USA wśród swoich znajomych. Absolutnie. Bo z Trumpem pan nie miał przyjemności. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jak większość świata jestem przerażony tym wyborem i przyszłością Stanów Zjednoczonych. A czy poznał pan kiedyś ze sobą swoich słynnych studentów? No więc takim drugim słynnym studentem był Viktor Orban. Kiedy odwiedziłem go jako premier, powiedział mi, że wybiera się do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Clintonem. Jest bardzo zaszerwanowany, bo nie wie, o czym mówić. Ja mówię, no to wspomnij mnie, obaj byliście moimi studentami. I on mówi, tak naprawdę. I później poprosił mi, żeby nas taki wprowadzający list. Rozmawiamy o wielkich zagranicznych nazwiskach, natomiast uczył pan też przecież Radosława Sikorskiego. Więc jakim studentem był pan minister? Policzyłem, że w ciągu tych 3 lat, które studiował, napisał 123 indywidualne wypracowania, które czytał mnie, a ja odpowiadałem, krytykowałem i tak dalej. To jest wykształcenie, które jest absolutnie niesamowite, jeżeli chodzi o trening umysłowy, no i rozwój intelektualny. W jaki sposób profesor Pełczyński was wspiera? Profesor, czy ZAP, jak woli, żebyśmy się do niego zwracali, ma to jedno motto, always connect, i w pewien sposób jest rzeczywiście takim łącznikiem tych wszystkich Polaków, którzy przez te ostatnie 60 lat przewinali się przez Oxford. Czy macie takie poczucie, że może przyszły premier lub prezydent jest wśród was? Wydaje mi się, że chyba warto nam tego życzyć, bo rzeczywiście pod jego ręki wychodzą liderzy, nie przywódcy. Chciałem powiedzieć, jedzą ostrożnie, ale... Ale on za szybko jechał. Za szybko, czyli to mamy problem. Jakiś wariat. Kto
do pana tutaj przyjeżdżał w tym domu? Studenci byli tutaj zapraszani, no, tak? Absolutnie, masowo. Clinton nie był chyba tutaj, niestety. No, ale pamiętam doskonale, że był Radek Sikorski. Bardzo zaprzyjaźnił się z moimi córkami, które miały wtedy 12-13 lat i tak dalej, także go bardzo mile wspominają. A skąd pan czerpie tę energię, co? Nieskończoną. No nie jestem pewien. To widocznie jest w moich genach jakoś.